Dobry wieczór. Już Dobry powoli wieczór. przechodzicie do naszego pokoju z poczekalni, więc bardzo ciepło Was witamy. Mówimy Wam dobry wieczór. Ze mną jest Asia, a ja jestem Krzysztof, jak Krzysztof. pamiętacie, jeśli jesteście z nami po raz kolejny. Bardzo miło nam, że na czacie już pokazujecie, że jesteście w pełni gotowi, że nie śpicie. Cieszymy się bardzo. Więc na początku bardzo nas to interesuje, ponieważ to są taki drugi cykl webinarów naszych, ale pierwszy taki zupełnie otwarty. Również dla tych, którzy chcą, nie tylko dla uczestników programu Mistrzostw Kodowania. Dlatego robimy sobie taką małą ankietkę, żeby sprawdzić, czy pierwszy raz jesteście na webinarze, czy może kolejny. To dziękuję. I też, czy jesteście z nami w gramie, czy jest troszkę inaczej. Tutaj już ładnie klikacie. Już macie ten klik webinar tak opanowany, że po prostu coraz szybciej działacie i coraz szybciej wykonujecie te wszystkie ankiety, które wam wrzucamy, więc dziękujemy bardzo. Fajnie, że też na czacie jakaś opowieść tutaj, bo bardzo nam będzie zależało akurat w tym cyklu na tym, żeby wasza aktywność była widoczna. Więc my tutaj z Asią już się bardzo, bardzo cieszymy, że już tutaj widać, że w jakiś dialog z nami wchodzicie, bo bardzo nam na tym zależy. Oczywiście mam nadzieję, że macie przy sobie coś do picia, herbatę, jakiś napój, cokolwiek, i że już wygodnie siedzicie przy swoich stanowiskach. Kończę głosowanie, abyście zobaczyli, jak to wygląda. Udostępniam wam wyniki. Proszę bardzo. Więc większość z was dzisiaj już jest kolejny raz. No i większość z was jest z nami w programie, więc jest nam bardzo miło. Witamy szczególnie ciepło tych, którzy są pierwszy raz na webinarze i którzy jeszcze z nami się nie spotkali. Okej. Okay. Słuchajcie. Pora zacząć i otworzyć naszą opowieść laboratoryjną. Trochę jest tak, że ten pomysł jakiś czas kiełkował w naszych głowach, prawda, Asia? Dokładnie tak. I tak naprawdę to te pięć części, pięć cykli, to jest troszeczkę takie zaproszenie, nasze zaproszenie w waszą stronę i mam nadzieję, że dacie się zaprosić do tego, żeby wspólnie spróbować czegoś nowego, żeby troszkę pójść dalej niż na klasycznych webinarach, bo mamy taki pomysł i mamy nadzieję, że go kupicie, że wam się spodoba. Ale zanim przejdę do sedna i Jasia też trochę zdradzi wam, jaki jest ten pomysł, to chciałem powiedzieć tak, albo was zapytać, czy poczuliście przez ostatnie jakieś 2 dni na pewno, że mamy już przedwiośnie powoli i wiosnę? Dajcie znać na czacie. Że wychodzi się z domu o 16, jest jeszcze jasno. Wow, wychodzi się o 17, jeszcze jest Zmiany. jasno. Jeszcze jest inna energia. I troszkę tak jest. Asia mieszka też w mega fajnym miejscu, że jak chce się O poczuć, tak. że jest przedwiośnie, to nie można czytać książek na ten temat. Znaczy można, no, ale albo oglądać filmów i słuchać Krystyny Czubówny. Tylko żeby naprawdę tego doświadczyć, wiecie, poczuć to w nozdrzach, poczuć tą energię, zobaczyć, że jest coś zielono-białego, tak jak u Rafała, albo że jest słońce i że ono nas troszeczkę może podgrzać, nawet teraz na początku marca, to trzeba wyjść i trzeba. Specjalnie o tym mówimy, prawda, Asia? Dokładnie. Bo Wychodzimy na tak w tym zewnątrz. naszym pomyśle dajemy sobie prawo do tego, żeby doświadczyć, dajemy sobie czas. Małgosiu, spokojnie, jeszcze o terminach będzie, wrócimy do tego. No i wiemy o tym, jesteśmy przekonani, że taką esencją, takim trzonem, co dzieje się pomiędzy nami a naszymi uczniami, jest to, co robimy.
Czyli czytamy coś, dowiadujemy się czegoś nowego, odkrywamy coś nowego, znajdujemy coś na Facebooku, znajdujemy jakiś pomysł, ale potem go zabieramy i przenosimy do naszej klasy, do naszej rzeczywistości. To jest dla nas mega ważne. Myślę, że mam nadzieję, że troszkę się z nami zgodzicie, że ta praktyka buduje nasz warsztat pracy, poszerza go. I chcielibyśmy w laboratorium bardzo mocno na tym obszarze się skupić. To jest coś, co będzie dla nas bardzo ważne. I troszeczkę też nawiążę do dobrych czasów kolegiów nauczycielskich, kiedy one były. I kiedy tak naprawdę wychodząc z kolegium nauczycielskiego, a mam nadzieję, że część z Was wie, co to są kolegia nauczycielskie, jakie miejsca, w których przyjmowało się do nauczycieli, ale robili to najlepsi. Byli to metodycy, ludzie, którzy kiedyś pracowali w szkołach albo byli aktywnymi nauczycielami. Dokładnie, studium nauczycielskie ewoluowały dalej kolegia nauczycielskie. Dzięki, Jola. I to były takie miejsca, z których wychodziło się z jakimś warsztatem pracy już przygotowanym. Miało się jakieś teczki, jakieś materiały, przynajmniej tak było u mnie. Kiedy się poszło na pierwszy rok do szkoły, wow, to dało się przeżyć ten pierwszy wstrząs przejścia pomiędzy ideałami a praktyką, bo się już coś miało, bo można było z tego korzystać. I chcielibyśmy trochę, żeby po tych pięciu spotkaniach, które będą, żebyście też stworzyli sobie jakiś taki mały mini warsztacik albo poszerzyli swój warsztat pracy. To jest bardzo, bardzo ważne dla nas i to jest taka propozycja, żeby to, co najważniejsze w czasie tych naszych spotkań, działo się pomiędzy naszymi spotkaniami. Jak to zrobimy? To zaraz odsłonimy to przed Wami, bo jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna, z którą chcieliśmy się z Asią z wami podzielić. A może zgadniecie, co takiego ważnego, a nawet chyba najważniejsza rzecz, jedna z ważniejszych, które chcemy wam powiedzieć dzisiaj. Dajcie, dajcie, jasne, szelmowski uśmiech, a panaski pewnie coś mówi. Jest taka jedna rzecz, którą chcielibyśmy wam powiedzieć, ona jest bardzo ważna, a dotyczy tego, co pojawiło się teraz na slajdzie. Koderki. Dobra, śmiało. Pozdrawiamy Gdańsk, Trójmiasto, bardzo lubimy też. Marta Flobo, dzięki, fajnie, że jesteś. Pielgrzymowice. No, tam kombinujecie. Co takiego możemy wam powiedzieć? Mówi wam to coś? To, co widzicie? Jeden Jeden projekt projekt zrobimy zrobimy wspólnie. wspólnie. No, mam nadzieję, że Może coś nawet się nie jeden. zadzieje. Fajny pomysł już, dzięki Agnieszka. Może nie jeden, ale jak jeden będzie, też będzie okej. Okay. To się uczymy. Dobra, już was nie przetrzymujemy. Chcieliśmy wam powiedzieć, a to jest bardzo ważne. Chcieliśmy się w ogóle do tego przyznać, że nie wiemy wszystkiego. Ale Ale. jak patrzycie na ten slajd, to stwierdzamy, że jako grupa, jako zespół wiemy o wiele więcej niż każdy z nas pojedynczo. Jako zespół jesteśmy w stanie dać sobie szansę na to, żeby nasz rozwój był bardziej progresywny, żeby był szybszy, że uczymy się razem. Dziękuję, Margo. Uczymy się Jak razem, każdy coś dokładnie. wie, to wiemy prawie 100%. Jasne, dokładnie tak. I mówimy o tym specjalnie, bo bardzo nam zależy, żebyście pamiętali w czasie tych naszych laboratorium o tym, że tylko proponujemy pewne rzeczy, że tylko pokazujemy pewne rozwiązania. A to każdy z was może wziąć sobie jedną rzecz, albo połowę jakiejś rzeczy, jakiejś propozycji, albo sam coś. Okej, mój głos się opóźnia. Opóźnia. Zaraz Apanaski będziesz musiała przejąć pałeczkę. Mój internet rozrabia. Ale wytrzymacie jeszcze chwilę. Mam nadzieję, będę mówił wolniej. I bardzo ważne jest to, żeby dostosowując do swojej klasy, do swojej grupy, zabrali sobie jakąś propozycję i pomiędzy łebami z niej skorzystali, ją zrobili. Jak będziemy chcieli z tego jeszcze korzystać? Jak będziemy chcieli to rozwijać? Jak będziemy siebie chcieli nawzajem w tym wspierać? To jeszcze o tym powiemy. A teraz, Asia, koniec z szelmowskim uśmiechem.
I Okej. sobie dalej do opowieści. Dobra. To teraz ja przejmuję pałeczkę i chciałabym, zanim przejdę do moich propozycji, pomysłów, które dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować, chciałabym Wam powiedzieć parę słów o tym, jak u nas to oprogramowanie w szkole się odbywa, jak do tego podeszliśmy i co nam to dało w ciągu tych kilku ostatnich lat, bo musicie wiedzieć, że programujemy już od 3 lat, tak, i od samego początku programowanie wplataliśmy w edukację wczesnoszkolną, w te aktywności edukacyjne, nie tylko na zajęciach komputerowych, ale również na języku polskim, na matematyce. I to pozwoliło nam wypracować szereg takich doświadczeń, którymi dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić i też zachęcić i pokazać, że programowanie oczywiście nie kojarzy nam się tylko z wpisywaniem kodu i tworzeniem, nie wiem, gier, skryptów, prawda, i tak dalej. To całe te działania takie okołoprogramistyczne, uczenie myślenia programistycznego, strategicznego, rozwiązywania problemów, to wszystko da się wpleść w codzienne zajęcia, zarówno językowe, jak i matematyczne, a także przyrodnicze. Coraz częściej wykorzystuję różnego rodzaju elementy gier, zabaw programistycznych na zajęciach edukacyjnych. No to zaczynamy. Pokażę Wam kilka pomysłów i zobaczymy, wspólnie spróbujemy zastanowić się, jak jeszcze można je zmodyfikować. Może Wam też przyjdą do głowy jakieś pomysły, z których ja skorzystam, bo oczywiście, tak jak Krzysztof powiedział, jeszcze wszystkiego nie wiemy. Ja też wszystkiego nie wiem. Razem z Krzysztofem wiem trochę więcej, z Wami będziemy wiedzieć już wszystko. Słuchajcie, całą przygodę z programowaniem zazwyczaj zaczynamy od ścieżek ruchu, prawda? Wyznaczamy ścieżki ruchu, poruszamy się po różnych planszach. To są takie najprostsze działania. I te najprostsze działania są najlepsze, tak naprawdę. Zobaczcie, mamy tutaj taką planszę, po której możemy się poruszać w różny sposób. Ta plansza zawiera jakieś elementy. Ja tutaj akurat wybrałam to, co miałam w narzędziach programu do edycji, ale tutaj może być wszystko tak naprawdę. Możemy się poruszać po tych polach i możemy tworzyć różnego rodzaju opowieści, prawda? Możemy wyznaczać sobie drogę poprzez wszystkie pola, poprzez najmniejszą liczbę pól. Możemy wyznaczać drogę przez określone elementy, które będą spełniały dany warunek. Więc tutaj możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, gdybym chciała się przemieścić, oto ja tutaj jestem, gdybym chciała się przemieścić na przykład do gwiazd, musiałabym przejść pewną drogę. I teraz, gdybym wyznaczyła sobie jakiś warunek, że na przykład nie mogę przechodzić przez pola, nie wiem, słoneczno, gwieździsto, nie, może, no dobra, słońce jest gwiazdą, ok. Wymyślam teraz, tak? Przez inne elementy układu słonecznego, no to na pewno nie szłabym przez pole tutaj ze Słońcem i Księżycem, prawda? Przeszłabym sobie tutaj przez burzę, serce, trójkąt, aż do gwiazdki. Mogłabym tę drogę sobie zaprogramować, zakodować za pomocą strzałek, prawda? I wyznaczyć, oj, przepraszam, tutaj nie będzie prawo, tylko będzie w dół, potem będzie w prawo, potem znowu będzie w dół i znowu w prawo, ale mogę tę drogę zaprogramować, zakodować sobie przy pomocy tychże piktogramów i narysować sobie właśnie jakąś burzę, serce, prawda, i tak dalej. I zobaczcie, powstaje nam piękna ścieżka opowieści. Dzieciaki mogą iść po tej ścieżce i opowiadać jakieś niestworzone historie, które przyjdą im do głowy. I to jest to właśnie, o czym Wam powiedziałam. To zakodowanie tej drogi.
Droga pojawia się bardzo często w różnego rodzaju zadaniach związanych z programowaniem i często ją wykorzystujemy. Ta droga może być wyznaczana na płaszczyźnie kartki, ale bardzo fajnie, jeżeli wyznaczamy ją gdzieś na dłużej takiej płaszczyźnie, wiecie, na dywanie, na boisku, na korytarzu szkolnym i przy wykorzystaniu różnego rodzaju elementów robią nam się naprawdę ciekawe i fajne zajęcia. Mam dla Was takie zadanie. Być może niektórzy już kiedyś widzieli tego typu zadanie, ale może niektórzy dopiero. Mam pytanie, od jakiego wieku dzieci mogą się już to bawić? Iwona, ja myślę, że już maluchy, przedszkolaki mogą się bawić, mogą przeżywać przygodę z programowaniem. Ania Świć jest dowodem na to, że się da, bo ona programuje z 3-latkami, więc spokojnie, nie bójcie się wyzwań, zaczynajcie jak najwcześniej. Myślę, że ta przygoda z takimi właśnie najprostszymi elementami programowania może być już w tym wieku rozpoczęta. Zobaczcie, mamy tutaj pewną drogę. Ułożyłam tutaj sobie zestaw obrazków. I waszym zadaniem będzie odnaleźć drogę, poruszając się według tej sekwencji. Mamy taką sekwencję: kwiatek, kotek i łódka bądź statek. I teraz popatrzcie tutaj o, na tę planszę. Jak widzicie, tutaj mamy start, hop, tak? A tutaj mamy finish, metę, czyli stop. I teraz zobaczcie, jak mogę przejść od tego miejsca do tego, poruszając się tutaj po tych polach, właśnie tą drogą kwiatek, kotek i statek. Czy ktoś, aż kurczę, chyba nie możemy, nie mamy takiej możliwości, żeby komuś tutaj udostępnić to do rysowania, ale może powiecie mi, jak mam się tutaj poruszać. Krzysztof, a może ty spróbujesz? Krzysztof próbuje, dobra, idzie kwiatek, kotek. I teraz patrzcie, tu mamy statek i tutaj mamy statek. I teraz dzieciaki muszą zdecydować, który statek wybrać. I tu jest to takie wybieganie do przodu już, prawda? Wiemy, że kolejny po statku będzie kwiatek, więc no tutaj okej, mamy, ale po kwiatku będzie kot. Tutaj żadnego kota nie ma. Więc myślę, że nie wybierzemy tego statku. Tego też nie, bo nie możemy iść na ukos, prawda? Więc dobrym wyborem będzie tutaj ten statek. A właśnie, no widzicie, możecie napisać w prawo, na dół. Świetnie, w prawo, na dół. Potem Krzysztof, chyba na dół. Poczekaj, bo już tu poleciało. Flo, ty jesteś za szybka dla nas. Dobra, teraz w dół. Ok, idziemy teraz w dół. Tak, tutaj. I co teraz? W prawo, dobra. I teraz. I teraz, i teraz, i teraz nie mamy statku. Teraz góra, dobra, idziemy do góry. Ok, teraz. Prawo, dobra. Prawo, ok. I w dół, dobra. Teraz mamy znowu kwiatek, w dół, teraz mamy w dół, już nie mogę, bo bym wyszła, dobra, w lewo, ok. No i już znowu mamy lewo, lewo i lewo. Ok, zobaczcie. I znaleźliśmy tę drogę. Co tutaj, zobaczcie, ile rzeczy tutaj możemy wyćwiczyć. Przede wszystkim kierunki. Dzieciaki określają, idziemy w prawo, w lewo, góra, dół, tak? Więc tutaj jakby te najprostsze elementy orientacji przestrzennej możemy sobie wyćwiczyć. Możemy też oczywiście pięknie percepcję wzrokową udoskonalić. Przewidywanie następstwa. Właśnie, dokładnie tak. To, co na samym początku się pojawiło, tak? Mieliśmy te trzy statki, one musiały przewidzieć, co będzie dalej, gdzieś tam sprawdzić i podjąć odpowiednią decyzję. Rytmy, świetnie. Kolory, dokładnie tak. Nazywanie obrazków. Zobaczcie, na języku angielskim na przykład. To jest w ogóle genialne. Układamy sekwencję obrazków, które chcemy wyuczyć dzieciaki, prawda, żeby nazywały. No
idziemy sobie tą drogą, tak? I rysujemy, nazywamy, więc myślę, że tutaj naprawdę jest cała masa aktywności. Ta plansza może zawierać na przykład, zobaczcie, ptaki. Bardzo często uczymy, doskonalimy te umiejętności nazywania ptaków, bo dzieciaki zazwyczaj znają bociana i wróbla, ewentualnie dzięcioła, a już tam sikorki czy kanarki, przepraszam, nie kanarki, tylko skowronki bądź jakieś inne sójki już są mniej znane. Zobaczcie, mamy tutaj taką sekwencję ruchu, bocian, sójka, skowronek. Bocian, sójka, skowronek. I znowu zobaczcie, wychodzimy od zielonej flagi i przechodzimy tą sekwencją. No to dobra, to spróbujmy, może nam się tym razem też uda. Jak będziemy szli? Najpierw jesteśmy poczekajcie, jesteśmy na zielonej fladze. To idziemy najpierw w prawo, dobra, potem w dół, mówicie, ok, potem jeszcze raz w dół mam iść, tak? No dobra, idę w dół. Dobra, znowu dół, nie, teraz już chyba będzie, bo teraz musi być bocian, w prawo, dobra, idę w prawo. Okej. Jeszcze raz w prawo, nie, bo mamy bociana w prawo. Teraz powinna być sójka, patrzcie, no i kurczę, i stoimy, co nie? A może zamiast tego skowronka powinniśmy byli wybrać tego skowronka, co? Zobaczcie, bocian, sójka, skowronek. Dokładnie, dzięki Bożena. O, fajnie, Krzysztof, dzięki, niebieski flamaster. Dobra, i teraz idziemy dalej w prawo, Krzysztof, bocian, i jeszcze raz w prawo. Okej, okay. I skowronek, ciach, mamy go, dobra. Teraz idziemy w dół, dobra, w dół, mamy bociana, bocian, sójka i... Nie, to wróbel, Krzysztof, to jest wróbel, to nie ten, to nie ten ptak, chyba pójdziemy tu. Dobra, mamy skowronka. I co dalej, co dalej? Mamy teraz w dół bocian, sójka w lewo skowronek, no i w dół bocian, tak, sójka i skowronek. Zobaczcie, i dzięki takiej planszy, brawo Krzysztof, patrz jaki masz uśmiech piękny, o, syk, super, i zaświeciło słońce, no właśnie, i zaśpiewały ptaki. Słuchajcie, i dzięki takiej planszy, takiej sekwencji możemy wyćwiczyć sobie na przykład dzisiaj, nie wiem, trzy nazwy ptaków, albo możemy zrobić taką planszę i dla każdego zespołu na przykład utworzyć jakąś inną sekwencję. I znowu mamy rytmy, sekwencje, prawda, mamy nazywanie tych obrazków i tak dalej. No dobra, no to mieliśmy zwykłe obrazki, mieliśmy nazwy ptaków, czyli mamy edukację przyrodniczą. No to czas na matematyczną. Zobaczcie, ta sama plansza, tylko już inne elementy. Policz i znajdź drogę. Tutaj musimy, o super, już się Asia będzie jutro w to bawić. No świetnie, znowu pójdę spać o trzeciej. Skąd ja to znam? Świetnie. Słuchajcie, zobaczcie, mamy drogę po wynikach tak naprawdę. Musimy najpierw policzyć te działania, a potem znaleźć odpowiednie wyniki. Musimy dojść od flagi do elementu stop poprzez pola z wynikiem nieparzystym, czyli zaczynamy tutaj, mamy siódemkę, prawda, i teraz uczeń przede wszystkim będzie musiał, zobaczcie, on nie obliczy tylko tych działań, bo nie jest w stanie od razu wychwycić, prawda, te liczby nieparzyste, więc zobaczcie, ile działań matematycznych on wykona i będzie chciał wykonać, bo będzie mu zależało na tym, żeby przejść tę drogę. Prawda? I on może sobie oczywiście tutaj zamalować tę drogę, ale dobrze jest mu zostawić miejsce, żeby on sobie tutaj, prawda, rysował te strzałki. Widzicie co? I tak sobie myślę, że jak będzie ta plansza składała się z kilku tutaj kolumn, tu akurat w tym przypadku mamy sześć, jak on musiałby na przykład narysować sześć strzałek, do, załóżmy w prawo, tak? Potem musiałby narysować cztery strzałki w dół,
to jak myślicie, do jakiego etapu on może w tym momencie dojść? Do powtórzeń. Właśnie tak. Pętle. Świetnie. Dokładnie. On oczywiście od razu do tego nie dojdzie. Tak? Będzie rysował uparcie te strzałki i to, że my mu powiemy, słuchaj, zobacz, ale ty tu 5 strzałek narysowałeś, może jakoś to uprościmy. On musi sam do tego dojść. Są dzieciaki, które bardzo szybko na to wpadają, natomiast inne potrzebują trochę czasu. To tak samo wiecie jak z liczeniem na palcach. Są takie dzieciaki, które po miesiącu, dwóch w klasie pierwszej już wiedzą, że tu mają 5 palców i już nie muszą, prawda, obrodę dotykać każdym palcem, żeby przeliczyć, ile ich mają. A są takie dzieciaki, które do trzeciej klasy potrzebują, no może do trzeciej nie, chociaż też, potrzebują po prostu przeliczyć, dotknąć każdego palca, bo jeszcze nie weszły na ten etap takiego myślenia, który pozwala im uogólniać pewne rzeczy. I tutaj właśnie będzie tak samo. Oni na początku, każdy będzie miał inny etap i każdy będzie miał inne tempo i trzeba to po prostu zostawić. I najlepiej, oczywiście możemy naprowadzać dzieciaki i mówić, zobacz, słuchaj, a można, dałoby się to jakoś może uprościć, skrócić. Jeżeli wpadnie na to sam, to na pewno to zapamięta. Jeżeli zrobi kilka razy tego typu zadania, to na pewno potem dojdzie do takiej automatyzacji i myślę, że już sami będą mogli to wykonywać. Tak, dokładnie, ilość liczby strzałek pomnożyć przez, czyli powtórzenie tabliczki mnożenia. Dokładnie tak. Okej, no to mieliśmy drogę. Byliśmy już trochę na dużej powierzchni, już troszeczkę się poruszaliśmy. Zostanie jeszcze chwilę przy drodze. Dzisiaj te elementy będą się troszeczkę ze sobą zazębiały, nachodziły i łączyły ze sobą. No to teraz kolejna rzecz, którą być może wszyscy znają, czy jest ktoś, kto nie zna muchy. Niech się odezwie ktoś, kto nie zna muchy. Słuchajcie. O, naprawdę super, wow, no to świetnie, że dzisiaj jesteście. Wow, ekstra. No to bardzo się cieszę, bo ja już myślałam, że wszyscy powiedzą, nie, no znamy muchę, co ty tutaj, apanaski, nam dzisiaj znowu o tej musze. No dobra, słuchajcie, więc tak, gra mucha jest już trochę znana, trochę stara, można powiedzieć. Wynalazła ją Ania Grzegory kiedyś i wrzuciła na zamiast kserówki. No my oczywiście zaraz ją podchwyciliśmy i wykorzystaliśmy ją programistycznie, no bo przecież mamy piękne kierunki tutaj i poruszanie się po pewnej planszy, którą można doskonale wykorzystać. No więc zobaczcie, mamy sobie taką planszę, tutaj akurat mamy 5x5, ta plansza może być większa, może być mniejsza, czasem z pierwszakami, czy w ogóle z maluchami, z trzylatkami, czterolatkami można zacząć od takiej planszy 3x3, żeby tego pola takiej dużej powierzchni nie było, żeby one się gdzieś tam lepiej w tym orientowały. No i teraz zobaczcie, w środku jest mucha. Ona sobie siedzi, dopóki jej nie wprawimy w ruch. I mówimy tak, że mucha sobie wędruje. Mucha wędruje sobie do góry, mucha wędruje sobie w prawo, mucha wędruje sobie w dół, w prawo, w dół. I czasem jak powiemy za dużo razy w dół, to ona wyjdzie za tę planszę, prawda? I wtedy dzieciaki muszą oczywiście obserwować tę muchę i w momencie, kiedy ona wychodzi za planszę, to muszą powiedzieć, mucha wyszła. No to spróbujemy najpierw z taką klasyczną muchą, a potem pokażę Wam kilka modyfikacji, jak wykorzystać to na innych zajęciach. No to uwaga, czekam na Waszą czujność. Słuchajcie, mucha stoi tutaj. Na początku będę mówiła wolno, ale potem przyspieszymy, tak jak to robię też z dzieciakami i one bardzo lubią ten moment, kiedy ja zaczynam przyspieszać. Tak, dokładnie, one wtedy są wszystkie skupione i o to nam zazwyczaj na zajęciach też chodzi. Bo wiecie, jak odpytujemy przy tablicy, to tylko jeden odpowiada, prawda? A reszta się nudzi, bąki zbija. Natomiast tu w tej grze wszyscy ćwiczą, bo każdy chce wiedzieć, kiedy ta mucha wyszła. No dobra, uwaga. No to tak. Uwaga, mucha idzie. Mucha idzie w górę, mucha idzie w górę, mucha idzie w prawo, mucha idzie w prawo, mucha idzie. Jeszcze nie wyszła. Mucha idzie w dół,
Mucha idzie w dół, mucha idzie w prawo, mucha idzie w prawo. O, właśnie wyszła, dokładnie. Ale szybcy byliście, świetnie. Aha, dokładnie tak. Ok, spróbujmy jeszcze raz. Bzz, ekstra, dobre. O, to też jest właśnie fajny pomysł na to, żeby na przykład prawda, zasygnalizować, że ona wyszła. Bzz, ok. Dobra, mucha jest znowu na środku, uwaga. Mucha idzie w lewo, mucha idzie w lewo, mucha idzie w dół, mucha idzie w prawo, mucha idzie w prawo, mucha idzie w prawo, mucha idzie w górę, mucha idzie w górę, mucha idzie w górę, mucha idzie w prawo, mucha idzie w prawo, mucha idzie w prawo, mucha idzie w prawo. Wyszła! Je! Super! Wszyscy mieliście już przygotowane słowo wyszła i tylko enter pewnie. Wow! Super! No pewnie! Wiedziałam! Super! Słuchajcie, naprawdę, dzieciaki mega lubią, tylko tak. No, ile można grać w muchę? Tak po zwykłej planszy. Ja sobie pomyślałam, no przecież to trzeba w ogóle wykorzystać edukacyjnie, bo no, nie byłabym sobą, tak? Więc zaczęłam wymyślać, co można na takich polach położyć. Ale zanim do tego przejdę, to zobaczcie, jak można zrobić sobie taką planszę. Oczywiście możemy dać dzieciakom kartki, ale zazwyczaj robię tak, że jeżeli wprowadzam jakąkolwiek zabawę, którą chcę, żeby one wykonywały na kartkach, to raczej staram się przepracować ją z nimi ciałem. Czyli robimy duże ruchy. Idziemy na podłogę, idziemy na boisko, wychodzimy na korytarz, organizujemy sobie jakąś taką przestrzeń, gdzie dzieciaki będą mogły sobie chodzić, obracać się w lewo, w prawo, przeskakiwać i tak dalej, czyli doświadczać tego własnym ciałem. No i teraz możemy sobie na przykład taką planszę do muchy zrobić z talerzyków papierowych. To naprawdę bardzo mały koszt. Słuchajcie, myślę, że można nawet wyciąć kółka z papieru. Też każdemu dziecku dać 3 kółka do wycięcia. Poćwiczymy oczywiście sprawność manualną ręki i od razu będziemy mieli piękną planszę do muchy. Możemy wykorzystać korytarz, na którym są kafelki zazwyczaj, chociaż ostatnio na szkoleniu jedna pani tak bardzo zmartwiona mówi, kurczę, u nas są panele. Była bardzo smutna z tego powodu. Szarfy, właśnie, można szarfy, można jakiś hula hoop, prawda? Koła plastikowe, tak, Duringo, kółka. Słuchajcie, nawet zakrętki od słoików. Ci, którzy mnie nie znają, to muszą wiedzieć, że jestem człowiekiem, który zbiera śmieci i robi z nich jakiś użytek edukacyjny, więc już wszyscy moi znajomi to wiedzą i wcale się nie dziwią, jak dzwonię i pytam, słuchaj, potrzebuję reklamówkę zakrętek po słoikach i wtedy koleżanka wcale nie myśli, że ja będę kisiła ogórki, tylko po prostu potrzebuję tego do klasy, bo chcę coś zrobić z tego. Pomyślałam sobie dzisiaj, że nawet można taką wytłoczkę po jajkach wykorzystać. Zobaczcie tutaj, o, w środku tu może być mucha, prawda? I mamy piękne kierunki, prawo, góra, dół i lewo. Można nakleić na podłodze kratkę z taśmy malarskiej, dokładnie tak, i za chwilę też ją zobaczycie, bo też ją sobie tam właśnie na tym moim dywanie wykleiłam. Torbę rurek po papierze, no pewnie, że tak, to jest przede wszystkim piękny materiał do działania. No dobra, jak zmodyfikować muchę? Zobaczcie, możemy muchę zmodyfikować tak, że na tych talerzykach czy na polach napiszemy liwy czy też litery. I teraz dajcie jakiś pomysł. Mamy tutaj taką planszę z literami. Mucha idzie i ona wcale nie wychodzi. Możemy tutaj, zobaczcie, co jest jeszcze fajnego. To wymyśliłam tak, że tu można wprowadzić coś, co jest ten element, który jest potem w Scratchu, że kiedy duszek znajduje się na krawędzi. Jeżeli znajdujesz się na krawędzi, to się od niej odbij, prawda? Czyli na przykład możemy wprowadzić taką zasadę, że jak mucha idzie w lewo i znowu powiem w lewo, to ona nie wychodzi, tylko się odbija, prawda? I idzie w drugą stronę. No dobra, to powiedzcie mi, co możemy tutaj wymyślić z tym, co mamy, na przykład z tymi liczbami, kiedy mucha zatrzyma się na jakimś polu. Co możemy z tymi literami zrobić? Halo? Jest tam kto? Czy mnie widać? Aha, wyraz W, dokładnie. Możemy czytać jakieś wyrazy, jeżeli są. Dobra, idzie po samogłoskach. Okej, świetnie. Powiedz słowo na to. Literę prowadzimy po miesiącach. Dobrze.
odczytywać wyrazy, układać wyrazy, powiedzieć jakiś wyraz na daną literę. Świetnie, można podać na przykład, rzucić kostką i powiedzieć tyle wyrazów na daną literę, na której mucha się zatrzymała. Świetnie, może iść po parzystych, tak? I tutaj na przykład możemy też tę muchę prowadzić. Dzieciaki mogą zakodować, na przykład zakoduj drogę muchy po literach i potem na przykład spróbujmy ułożyć jakieś wyrazy z tych liter. Świetnie, poszukać hasła w słowniku na daną literę, dokładnie tak. Poruszamy się tylko po samogłoskach lub tylko po spółgłoskach. Świetnie. Te zajęcia dzisiaj przeprowadziłam. Wprowadzaliśmy sobie znaki rzymskie, liczby rzymskie i mucha poruszała się po tych znakach. Dzieciaki, kiedy zatrzymała się, dzieciaki na tabliczce zapisywały sobie tutaj tę liczbę rzymską, a potem według kodu, który miały tutaj w elementarzu, zapisywały liczbę cyfra, za pomocą cyfr arabskich i w ten sposób ćwiczyliśmy. I w ten sposób ćwiczyliśmy sobie znaki rzymskie. Tutaj oczywiście można położyć cokolwiek. Mogą tutaj być obrazki ptaków, które wcześniej widzieliśmy, prawda? Czy też, nie wiem, czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i tak dalej, i tak dalej. Więc ortografia, kolory, emotikony, no pewnie, karty z języków, prawda? Możemy, ja tu akurat też czasem z tego pomysłu korzystam i kładziemy sobie karty, które potem nazywamy. To zwłaszcza przy powtórkach bardzo fajnie wychodzi. Tak. No dobra, słuchajcie, jak my sobie już tę drogę przejdziemy, tak jak tutaj mieliśmy o takich najprostszych skryptów, które po prostu będziemy sobie budować strzałeczkami, poprzez jakieś dodatkowe urozmaicanie i wprowadzanie elementów, które nam pomagają realizować nasze cele edukacyjne, to ja myślę, że jak sobie to przepracujemy, to potem już jest naprawdę z górki i na przykład na platformie Code.org pierwszaki poradzą sobie naprawdę świetnie z budowaniem ścieżek ruchu dla duszków, chociażby tutaj, jak widzicie, Angry Birds, czy jakiś pszczółek, czy w tym poziomie z artystą. Dla nich to naprawdę nie będzie trudne. Ja ostatnio zauważyłam to nawet u dzieci z dużymi deficytami, które sobie naprawdę świetnie radziły. Nie było z tym żadnego problemu. Układały sobie tutaj te strzałeczki, prawda? Puszczały tego duszka i ten duszek sobie szedł. Jak widziały, że coś nie działa, okej, możemy poprawić, bo przecież mamy prawo do błędu i możemy ten błąd zaraz zmienić, naprawić. Tam był taki poziom, gdzie było debugowanie, czyli naprawianie zepsutego, złego kodu. Dzieciaki, niektóre dzieciaki analizowały ten kod, bardzo fajne, a niektóre na przykład odrzucały ten kod i budowały go od nowa, czyli jakby nie były też jeszcze na tym poziomie, żeby przeanalizować błędnie zapisany kod, ale potrafiły swój własny zbudować ten skrypt od początku, więc polecam stronę code.org, tam można, słuchajcie, stworzyć swoją klasę, wpisać imiona uczniów i można śledzić postępy dzieciaków, one logują się za pomocą obrazka, nie trzeba podawać żadnych nazwisk, więc wystarczy tylko imiona, można link do tego miejsca umieścić sobie na przykład na blogu klasowym albo na stronie szkolnej, tak jak myśmy to zrobili i dzieciaki też mogą w domu sobie ćwiczyć, to jest naprawdę dla nich świetna zabawa. Poziomy się zwiększają, później są coraz trudniejsze elementy, więc myślę, że będzie też dużo zajęć i dużo zabawy. Polecam, tutaj Krzysztof widzę już wkleił link, jak piszecie sobie w Google Code.org, to tam myślę, że bez problemu jest też wersja polskojęzyczna, będzie można się zarejestrować i stworzyć swoją własną klasę. No dobra, zostawiamy na chwilę drogę. Myślę, że trochę pomysłów już gdzieś tam w waszych głowach jest, jak można taką drogę ze strzałkami, zwykłymi strzałkami wykorzystać edukacyjnie i urozmaicić zajęcia. Pokażę wam teraz pomysł, który też jest mega uniwersalny, a mianowicie współrzędne. Słowo współrzędne brzmi trochę złowieszczo i złowrogo, prawda? I
Katarzyna, postaram się wykorzystać w e-twinningu. Świetnie. Jak będziesz już miała jakieś swoje pomysły, to oczywiście podziel się nimi z nami. Współrzędne, no właśnie, one trochę brzmią tak, wiecie, złowrogo i złowieszczo, jak sobie myślimy, że tego w ogóle nie ma w podstawie. Owszem, może i nie ma konkretnie nazwanego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie taki element wprowadzić, bo to nie jest trudne. Ania Świć też ze swoimi przedszkolakami wprowadza współrzędne i przedszkolaki też słowa nie ma dokładnie. I też wspaniale to wychodzi. No więc jak ja wprowadziłam współrzędne? Pokażę Wam mój pomysł, pewnie gdzieś tam pomysłów jest trochę więcej. Ja zrobiłam tak, że wyciągnęłam karton z figurami geometrycznymi i powiedziałam dzieciakom, że zabawimy się w pracowników sklepu, IKEA może być, albo Obi, albo jakaś tam inna Castorama. I będziemy segregować towar na półkach. I powiedziałam o tym, że jak idziemy do sklepu, to lubimy wiedzieć, prawda, gdzie jest cukier biały, gdzie trzcinowy, gdzie są, prawda, cukierki miętowe, gdzie krówki i tak dalej, bo jakby wszystko wrzucić do jednego kosza, to pewnie klient by się zdenerwował, nie chciałoby mu się tego szukać, wyszedłby i więcej nie wrócił. Dbamy o klienta, więc my u nas w naszym sklepie będzie wszystko poukładane według wzoru, według koloru. Pięknie, jak ktoś będzie chciał stół w kolorze zielonym, to będzie wiedział, gdzie pójść. On jest kwadratowy, pach, mamy. No dobra, no więc najpierw wykleiłam sobie taką kratownicę na dywanie. Jak widzicie, taśma malarska, 2 minuty roboty. Koszt prawie żaden, złoty 70 bodajże zapłaciłam za tę taśmę. I słuchajcie, i powiedziałam tak, dobra, mamy figury, w jakim kształcie mamy te figury, albo w jakim kolorze, najpierw układaliśmy sobie tę jedną współrzędną, no i dzieciaki ustaliły, że kolory, dobra, kolory, no to mamy niebieski, żółty, czerwony i zielony, no i wyznaczyliśmy sobie półki, tu będą leżały niebieskie figury, tutaj żółte, czerwone i tutaj zielone. No ale klient też czasem jest wybredny i on na przykład nie wystarczy mu tylko, że ta rzecz dana jest zielona, prawda? On jeszcze chciałby ją w odpowiednim kształcie. No więc co można by było z tym zrobić? No więc dzieciaki mówią, no to można by było posegregować to według kształtu. Okej, super. No więc tutaj będziemy mieli półkę tylko na kwadratowe rzeczy, tutaj na prostokątne, tu trójkątne, a tutaj okrągłe. No i każdy dostał garść tych figur i zaczęliśmy sobie to porządkować. Najpierw sobie wzięliśmy na tapetę półkę zieloną, no i mówimy, dobra, tutaj będą wszystkie zielone figury, przebierzcie te swoje figury, zobaczcie, jakie macie. No ja mam zielony trójkąt, ja mam zielony kwadrat. No dobra, no to okej, to gdzie to położymy? Popatrz, tutaj mamy zieloną półkę, ale tutaj z góry już nam mówi ten kwadrat, że tutaj będą co? Zielone kwadraty. No to okej, to wszystkie zielone kwadraty, proszę bardzo, zapraszam na tę półkę. Tak. Potem mamy tutaj zielone prostokąty, potem zielone trójkąty, zielone koła i tak dalej. Potem drugi rząd możemy zrobić też, jakby po kolei, ale potem kolejny już możemy na przykład zrobić na wyrywki. No dobra, słuchajcie, a kto ma pomysł, gdzie byłyby na przykład żółte koła? No i oni się zastanawiają, aha, żółta półka jest tutaj, prawda? A koła są tutaj, więc możemy sobie nawet tutaj wykorzystać jakiś, nie wiem, sznurek, patyk, prawda? Albo nawet ktoś tam może przejść się tą ścieżką i tutaj wyznaczyć tę ścieżkę. I potem z góry, tak, w momencie, gdzie się to tutaj krzyżuje, tutaj mamy te żółte kółeczka. Tutaj będą żółte trójkąty i tak dalej, i tak dalej. A czego brakuje nam tutaj? To już jest kolejny level, bo to już jest tak, że one już muszą same zanalizować, co powinno tutaj leżeć, tak? Czyli zawsze zostawiam gdzieś tam na koniec jakieś takie puste pola i puste pola, w które one będą musiały włożyć te elementy.
To były pierwsze zajęcia. Oczywiście nazywaliśmy te figury, własności tych figur omówiliśmy i tak dalej, więc przy tym była cała masa aktywności. Dodatkowo, uwaga, liczyliśmy, przeliczaliśmy, czego jest więcej, czego jest mniej, o ile więcej, o ile mniej, ile mamy wszystkich kół, ile jest kół zielonych i niebieskich, ile jest kwadratów czerwonych i zielonych i tak dalej, więc tutaj naprawdę można na tym zbudować nie tylko jedną lekcję matematyczną, ale nawet dwie. I pewnie widzieliście tego typu zadania gdzieś w ćwiczeniach, ja pamiętam, chyba widziałam nawet w jakichś przedszkolnych kartach pracy, karty pracy, i to dane dziecku na karcie pracy od razu, dla niego jest chyba bardzo mało zrozumiałe. Oczywiście są dzieciaki, które już mają to myślenie wykształcone. Dokładnie, czarna magia, oczywiście, że tak. Wcale się nie dziwię, ale w momencie, jeżeli to przepracujemy właśnie, tak jak przed chwilą opowiedziałam, ja myślę, że one naprawdę potem nie będą miały z tym żadnego problemu. Kolejnym elementem, etapem może być wprowadzenie tutaj już liczb. I zobaczcie, tutaj zostawiłam figury, a tutaj dołożyłam liczby, no i teraz tutaj tym elementem warunkującym, określającym tę półkę jest liczba elementów, czyli mamy tak, tutaj będą wszystkie półka z pojedynczymi elementami, czy elementami w liczbie 1, prawda, tutaj 2, tutaj 3, a tutaj 4. No i jak tutaj widzicie, z góry znowu mamy koła, trójkąty, prostokąty, kwadraty, no i układamy sobie. Tutaj będzie jedno koło, tu będą dwa, tu trzy i tak dalej, i tak dalej. Można oczywiście to rozszerzyć potem, jak mamy zakres liczbowy 10, a mamy na pewno nawet już w przedszkolu, więc nie ma z tym żadnego problemu, można to rozwinąć i potem znowu będziemy sobie mogli z tymi elementami robić różne rzeczy. Zobaczcie, tutaj nam się pojawią też już te elementy nie w jednym kolorze, bo tutaj nie mamy takiego warunku, prawda, że muszą być tylko żółte trójkąty. To pojawiły nam się już też czerwone. Kolejnym etapem, jak już tak sobie utrwalimy te współrzędne, no to jest wprowadzanie tych elementów takich edukacyjnych, kolejnych, które nam pomogą zrealizować pewne cele. I tak na przykład ja sobie tutaj ułożyłam sylaby. I teraz możemy zrobić tak, że wyznaczymy współrzędne, a dzieciaki będą musiały te współrzędne odczytywać i zbierać sylaby z tych pól. I najlepiej to zrobić tak, żeby one na początku właśnie to robiły na żywo, że tak powiem, czynnościowo. Czyli jeżeli na przykład wymyślimy sobie współrzędną, poczekajcie, na przykład 2 prostokąt, 1 koło. Jaki powstanie wyraz? Napiszcie mi. Domy. Dokładnie, dokładnie tak. Jak one dostaną takie współrzędne, można zrobić tak, że jedno dziecko dostaje jedną współrzędną, 2 prostokąt, przepraszam, a drugie 1 koło i teraz one podchodzą i zbierają te sylaby, a potem je łączą i powstają nam wyrazy. Myślę, że to będzie taki pierwszy level. Drugim levelem będzie to, że to one same będą mogły zakodować jakiś wyraz, który same ułożą sobie z sylab. Spróbujcie zakodować dla mnie jakiś wyraz, a ja go odczytam. Dobra, Joanna, poczekaj, ale to jest niejednoznaczne. 2 prostokąt ma 2 rozwiązania. 2 prostokąt ma 2 rozwiązania. Kwadrat też prostokąt. O to chodzi. No dobra, okej. No tak, można by było to tutaj tak. O dobra, poczekajcie, nie piszcie, bo już lecą pytania dla mnie i ja muszę tutaj odczytać. No dobra, okej. 3 kwadrat, 3 prostokąt. 3 kwadrat, miło, ale fajnie, miło, jaki wyraz ładny. 2 trójkąt, 1 prostokąt, 2 trójkąt,
i jeden data. Świetnie, mamy datę. Dzisiejsza data to 1 marca. Potem jeden prostokąt, jeden kwadrat. Jeden prostokąt, ta ma. Świetnie, ta ma. Co tu jeszcze mamy? Poczekajcie, przewinę do góry może. Pierwsza tutaj mi napisała Beata. 4 kwadrat plus jeden koło. 4 kwadrat. Plus jeden koło. Jemy. Kurczę, nic nie jemy. Krzysztof, zamówiłeś pizzę? Dlaczego nie? Dwa koło, dwa trójkąt. Dwa koło, dwa trójkąt. Wada. Nie, wady żadnej dzisiaj nie mamy. Wczoraj był dzień wad, dzisiaj jest szczęśliwy dzień. Dwa kwadrat, cztery trójkąt. Dwa kwadrat, cztery trójkąt. Ty, sa, tak? O to chodziło? Dwa kwadrat, cztery trójkąt. Ty, sa, ty, sa. No może niekoniecznie. Dobra. Cztery prostokąt, cztery trójkąt. Cztery prostokąt, ry, cztery trójkąt. Ry, sa, na przykład. Tak, to dokładnie. Zobaczcie, jaka fajna zabawa. Dzieciaki mogą zakodować wyrazy dla kolegi. I mogą się tymi zagadkami powymieniać, tak? Jak nam się skończy lekcja, słuchajcie, nie ma problemu. Robimy sobie zdjęcie i następnego dnia możemy wyświetlić to zdjęcie na tablicy i wrócić do tego zadania, bo ja wiem, że tam zawsze są takie teksty, że tam pani sprzątająca się denerwuje, że znowu coś zostało na dywanie, ale jedna z pań też mówiła, że można sobie wykleić pod dywanem i tak sprytnie, wiecie, na lekcję zwinąć dywan, wykorzystać kratownicę, a potem założyć dywan i nie będzie widać. Dokładnie. Tak, sześciolatki też spokojnie mogą się w to bawić, pod warunkiem, że już wcześniej z tymi współrzędnymi troszeczkę popracowaliśmy, bo myślę, że warto najpierw je w taki dosyć prosty sposób wprowadzić. Zobaczcie, możemy to potem przenieść na kartkę i też będzie dużo zabawy, zwłaszcza z pierwszakami, które uczą się czytać. I tego typu czytanie do nich naprawdę trafia. Zauważyłam to, że wszelkie gry, zabawy, które są czymś innym niż tylko odczytywaniem zwykłych wyrazów w książce. Oczywiście to nie jest tak, że my nie czytamy książek, ale jakby te wprawki w czytaniu, one muszą być naprawdę urozmaicone. I tutaj naprawdę te współrzędne świetnie się sprawdzają. No i tutaj dostały dzieciaki taką kartę i mogły sobie odkodowywać te wyrazy. Ja jeszcze zrobiłam tak, że te sylaby, które tutaj widzicie, dałam im do wycięcia, więc jeszcze oczywiście sobie cięliśmy nożyczkami i potem one przyklejały te sylaby. Było naprawdę dużo fajnej zabawy. Trzy w linii. Czy znacie taką grę? Trzy w linii. Może niech znowu napisze ten, kto nie zna, to będziemy wiedzieć. Super, mamy kilka osób, które nie znają. Dobra, to opowiem o co chodzi. Trzy w linii podobne jest trochę do kółka i krzyżyka. Chodzi o to, żeby na zmianę stawiać swoje pionki na polach i żeby uzyskać trzy w linii. I teraz ta linia tutaj może być pod ukosem, może być pionowo bądź poziomo. Krzysztof, zagrasz ze mną? Dobra, masz inny pisaczek? Dobra, to ja zacznę. Ja będę stawiała kółka, a ty stawiaj krzyżyki, dobra? Okej. I teraz zobaczcie, tutaj mam działania i żeby postawić swoje kółko na danym polu, muszę podać wynik. 3 razy 3 to 9. Ja podam za Krzysztofa, chyba że głos sobie Krzysztof. Krzysiu, musisz wybrać sobie pole, podać wynik. Okej, 4 razy 4, dobra, to Krzysztof mówi, ja słyszę, tam krzyczy przez okno z Warszawy, to 16, dobrze. To teraz ja. 4 razy 3 to 12. Aha, 3 razy 2 to. A tu jednak, dobra. O, smutna buźka, bo już wiesz, że przegrałeś. 5 razy 3 to 15. Jest, 3 w linii, wygrałam. Okej, nie chodzi tak naprawdę o wygraną. Nigdy nie stawiam celu w żadnej grze wygranej, tak? Nigdy nie stawiam tego jakoś tak na piedestale, że wow, wygrałeś, jesteś zwycięzcą. Tak naprawdę wygrywają wszyscy, którzy grali w to. Bo czego się nauczyliśmy? Nauczyliśmy się tabliczki mnożenia. I to jest wygrana, tak?
Oczywiście tutaj jest element rywalizacji, ale w to możemy grać bardzo często i często jest też tak, że dzieciaki często przegrywają i równie często wygrywają. Więc tutaj też oczywiście świetnie budujemy strategie, one po iluś tam razach już wiedzą sprytnie, jak zrobić, żeby wygrać. Dobra, ja teraz to wymarzę, bo chciałam Wam pokazać, jak to wykorzystać te współrzędne w grze w trzy w linii. Aha, no i teraz jak jeszcze można zmodyfikować tę grę trzy w linii? Na przykład tutaj mogą być też znowu litery, mogą być obrazki, mogą być numery pytań i jeżeli ktoś chce położyć swój pionek, swoje kółko na tym polu, to musi odpowiedzieć na to pytanie, nazwać ten obrazek i tak dalej, i tak dalej. No i teraz zobaczcie, jak wykorzystać współrzędne. Rzucamy dwiema kostkami sześciościennymi i one nam wyznaczają miejsce przecięcia się tych liczb i wybranie tego konkretnego działania. Czyli na przykład tak, rzucamy i wypadła piątka i dwójka. No to teraz ja mogę sobie zrobić tak, że 5 wezmę tu i 2 tutaj i teraz pomnożę tutaj te liczby, 5 razy 2, powiem wynik, 10 i tu postawię swoje kółko. Owszem, mogłam wybrać tutaj tę piątkę i tę dwójkę, tak? I byłoby wtedy 2 razy 5, odwrotność, ten sam wynik. I teraz dzieciaki same będą decydowały, które współrzędne wybiorą i gdzie postawią swój znak. No to teraz na przykład drugi rzut, wypadła jedynka i szóstka. No to mamy 1 razy 6, prawda? I podajemy wynik, albo tutaj bierzemy 1 razy 6, no i ja sobie tu wybiorę, o, cyk i krzyżyk mam, tak? Teraz znowu rzucamy kolejnym razem i wypadła na przykład czwórka i dwójka. No i teraz 4 razy 2, to będzie tutaj, hop, tak? Specjalnie robię, żeby wygrać, nie? Słuchajcie, ale tak naprawdę to tutaj o wygranej to decyduje łódź szczęścia, bo przecież my nie wiemy, co nam wypadnie, prawda? Raz wypadnie nam tak, że nam się ułoży pięknie coś w trzy w linii, ale może nam wypadać tak, że będzie o 1 razy 1, prawda? Potem nam wypadnie 5 i 6, no to gdzieś tutaj całkiem rozstrzał taki totalny, 2 i 4, prawda? I teraz zobaczcie, no nic się nie klei, ale w końcu być może przyjdzie ten moment, że gdzieś tam nam się to tak ułoży, że te trzy w linii nam się skleją i wtedy tak naprawdę o wygranej decyduje tylko łódź szczęścia. A tak naprawdę wygraną jest każdy ten, kto policzył tyle działań, ile tutaj było na tej planszy. Mogą to być inne działania, mogą to być działania na dodawanie, dzielenie, prawda, jakieś większe liczby, mogą to być, nie wiem, daty jakieś albo nazwy miesięcy i możemy podać na przykład w tym momencie liczbę rzymską odpowiadającą, czy też, no nie wiem, jakieś litery, to tu, tak naprawdę to, co tutaj wsadzimy, to już od nas zależy. To będzie nasz pomysł. No dobra, to mamy współrzędne i jeszcze jednym pomysłem są gry, o których już powiedziałam. Ja bardzo lubię gry wszelkiego rodzaju i lubię takie gry, które są w zasadzie takie uniwersalne, właśnie takie, w które można włożyć wiele treści. Tak jak na przykład Kabum, gdzie na patyczkach możemy napisać działania matematyczne, nazwy krain geograficznych, daty itd., itd., czy kółko i krzyżyk, czy chociażby tak jak tutaj plaszę do współrzędnej, czy muchę. I ostatnio trochę częściej Kabum uwielbiam. Tak, właśnie, wiem, Kabum chyba wszyscy uwielbiają. I ostatnio coraz częściej gramy w takie gry, jakieś takie właśnie wielkoformatowe, wykorzystując różnego rodzaju pola. Na przykład zobaczcie, tutaj jest zdjęcie z jednego ze szkoleń mistrzów podawania z Zielonej Góry. I ja tutaj tylko zaznaczyłam w sumie taśmą te kratki, żeby były bardziej widoczne. Ale to zobaczcie, jaka piękna plansza do gry. Możemy na przykład zagrać w taką fajną grę wyspę, gdzie rzutami kostką wyznaczamy sobie pola wysp. Można je rozmieszczać
na tej planszy, umieszczając je od siebie w określonym warunku, na przykład, że mogą się znajdować od siebie w odległości dwóch kratek czy jednej kratki, prawda, nie mogą być większe niż i tak dalej, a potem przemieszczaliśmy się po tych wyspach, budując ścieżki ruchu przy pomocy strzałek, obrotów, już tutaj obroty wchodziły też w grę, więc naprawdę bardzo fajny pomysł na grę, ale możemy też wykorzystać, zobaczcie, karteczki kolorowe. To jest też dosyć tani materiał, który nam pięknie wyznaczy planszę. Ja wiem, że one na stole będą się przesuwały, ale możemy na przykład sobie je nakleić na duży Bristol i wtedy piękna plansza do gry nam się zrobi, którą możemy zwinąć, a potem wyciągnąć na każdej lekcji. I tutaj na przykład widzicie sudoku. Takie sudoku 4x4 przy pomocy karteczek, a tutaj taką też, można powiedzieć, klasyczną planszę do sudoku, ale akurat tutaj ją wykorzystałam do stworzenia gry. Zobaczcie, potrzebne nam będą figurki i zwinąć albo włożyć pod dywan, właśnie, pod dywan. Chociaż, kurczę, nie powinno się niczego pod dywan zamiatać, ale dobra, my nie zamiatamy, tylko chowamy gry. Tak, i słuchajcie, zobaczcie, tutaj potrzebujemy czego? Figurek. Mogą to być figurki Lego, mogą to być figurki z tych Kinder Niespodzianek, które kiedyś namiętnie zbieraliśmy, może macie jeszcze gdzieś na strychu. O, Beata, dzięki za link do Kaboom. I z tego można, zobaczcie, zrobić piękną grę. Oczywiście najpierw możemy się poruszać i dzieciaki mogą budować skrypty i na przykład możemy im powiedzieć, okej, słuchaj, Leia musi dojść do R2D2 i odebrać od niego wiadomość, ale uwaga, pomarańczowy zabija, bo tam stoi Lord Vader i czyha, prawda, i poluje na ciebie, więc musisz iść tak, żeby go ominąć. No więc możemy tutaj zakodować tę ścieżkę przy pomocy kolorów, tak, i ona wtedy szłaby przez żółty, bordowy, niebieski kolor aż do zielonego, mogłaby iść tutaj naokoło, prawda, ale możemy na przykład wykorzystać kostki do gry, które uwielbiam też i robię bardzo dużo różnych kostek, oczywiście nie sklejam, kiedyś sklejałam, ale one się bardzo szybko niszczyły, bo wiecie, to dzieciaki, one nie robią też tego specjalnie, to się samo po prostu dzieje, że się kostka zniszczyła i oczywiście się nie denerwowałam z tego faktu, tylko pomyślałam, jak tu zmodyfikować to i zrobić kostkę taką, która będzie no jak w jakiś sposób trwała. Więc nie wiem, czy pamiętacie takie puzzle sześcienne. Ja pamiętam z dzieciństwa, układało się, to były takie małe sześcieniki, układało się obrazek i potem takimi całymi rzędami przekładało się, prawda, i powstawał nowy obrazek. Tak, jest też kostka z kieszonkami, dokładnie, można sobie ją kupić gdzieś tam w jakichś sklepach z edukacyjnymi pomocami, ale ja właśnie poszłam do przedszkola po takie sześcianiki, zapytałam naszą panią Wiesię, czy ma może gdzieś tam takie niekompletne te puzzle i okazało się, że tak, więc sobie je po prostu wzięłam i teraz oklejam na potrzeby danej gry. No i właśnie tak gdzieś tam urodził się pomysł kostki ze strzałkami i z liczbami. Teraz ta kostka jest od 1 do 3, ponieważ gdyby była do 6, to wiecie, gdyby tutaj stał na przykład sobie tam Ludek, to on by 6 tutaj nie mógł przejść, chyba że wprowadzimy właśnie tę zasadę taką jak w Scratchu, kiedy na brzegu odbij się, więc w tym momencie idzie 1, 2, odbija się i wraca z powrotem i odliczamy do końca. Ja zrobiłam do 3, no i teraz tak naprawdę to kostka może decydować, przez jakie pola się przemieszczamy, czy idziemy w górę, w dół, w lewo, w prawo, no i może się tak zdarzyć, że dojdziemy sobie tutaj do tego Lorda Vadera i możemy wymyślić na przykład, co wtedy się stanie, jeżeli tutaj na tym polu staniemy. No okej, to będzie zwykła gra, oczywiście przyniesie bardzo dużo korzyści, bo dzieciaki będą ze sobą współpracowały, będą ze sobą rozmawiały, będą na siebie patrzyły, czasem trochę się pokłócą, będą ustalały zasady, bo przecież to one mogą ustalić zasady tej gry, więc to jest w ogóle świetna korzyść.
Ale wiadomo, jak to my, zawsze chcemy, żeby było bardziej edukacyjniej, żeby wycisnąć z tego na maksa wszystko, co się da, żeby tam, wiecie, liczenie, czytanie włożyć i tak dalej. Proszę bardzo, nie ma sprawy. Patrzcie, na polach różnych można ułożyć liczby. No i co, z tymi liczbami możemy, wiadomo, robić wszystko, co tylko nam przyjdzie do głowy. Te liczby to też mogą być na przykład numery pytań. Dzieciaki na przykład na zakończenie jakiegoś działu mogą wymyślić sobie zestaw pytań, na które powinny znać odpowiedzi i wrzucamy sobie te pytania do woreczka, czy gdzieś tam leżą, prawda? I potem losujemy numer pytania, znaczy nie losujemy, przepraszam, one chodzą po tej planszy i w momencie, kiedy staną na polu z liczbą, odczytujemy to pytanie. I odpowiadamy. Czyli tu już mamy bardzo fajną lekcję powtórkową. A dziś tak pomyślałam sobie, że fajnie też byłoby na przykład zrobić taką grę ze zbieraniem monet. I dzieciaki mogłyby się poruszać tutaj tymi swoimi pionkami po planszy i na przykład zadaniem ich byłoby nazbierać jak największą liczbę monet i potem je przeliczyć. Oczywiście trzeba by było uważać na jakieś takie pola niebezpieczne. Można by było tu na przykład postawić jakieś, wiecie, takie przeszkody, przez które dzieciaki nie mogłyby przejść. Gdyby na przykład tutaj Leja stała i miałaby iść dwa do przodu, no to tutaj doszłaby i tu byłby stop, prawda? O właśnie, tu gdzieś albo jakieś diamenty jeszcze, albo jakieś inne elementy. Słuchajcie, tutaj na tej planszy to można naprawdę wszystko sobie postawić. Tak, tu piorun rażący na przykład jakiś. I cały czas wykorzystujemy do tego. Cały czas wykorzystujemy do tego jakąś tam kostkę do gry ze strzałkami. Określamy, dzieciaki mogą sobie na boku gdzieś tam budować te skrypty. Szedłem prawo, prawo, prawda, w dół, w górę i tak dalej. Możemy tutaj wprowadzić sobie obroty, prawda, w prawo, w lewo i ustawiać te figurki w tym kierunku, w którym mogą iść. Także to, co tutaj sobie dołożymy, to już naprawdę jest. Ogranicza nas tylko tak naprawdę wyobraźnia. I jak wykorzystamy tę grę, to myślę, że już wy sami będziecie też wiedzieli. I tak naprawdę będziemy też oczekiwali od was podzielenia się z nami i pomysłami. Ale zanim przejdziemy jeszcze do tych pomysłów, to chciałam dać jeszcze jedną grę, którą po prostu uwielbiam i nie byłabym sobą, gdybym jej nie pokazała. To jest gra z piłeczkami. Być może ktoś już z was też widział tę grę. Ja szybciutko znajdę tylko link, dobrze? I zaraz ją puszczę. I zaraz ją wam tutaj puszczę. Okej. Dobra, mam już link, już do was wracam. Tutaj ponoć można dodać film. Okej, otwórz film z YouTube. Czy można z linku? Wyszukaj. Jest, dobra, mam widzieć. Możecie tutaj. Bo zatrzymam na chwilę. Słuchajcie, tutaj pod filmem jest taki suwak, możecie sobie ściszyć, tam nie ma gadania, jest tylko muzyka. Żebyście mnie słyszeli, to możecie sobie całkiem ściszyć. Dobra, to puszczam, uwaga. I teraz popatrzcie. Dzieciaki mają piłki i, ach, kurczę, czemu jak ja zatrzymam i daję pauzę, to obraz znika. No dobra, to muszę opowiedzieć w trakcie. Dzieciaki mają piłki, zobaczcie. I one muszą się nimi wymieszać. I teraz muszą, zobaczcie, przekładać te piłki z ręki do ręki, ale mogą tylko dawać osobie, która siedzi obok i tylko do ręki pustej. Zobaczcie, czyli tutaj może wziąć, o teraz ta osoba może wziąć od tego. O, widzicie? Przekładają sobie te piłki i one muszą doprowadzić do tego stanu, że ten chłopczyk z czerwonym kółkiem musi mieć czerwone piłki, ten musi mieć fioletowe, ten zielone, niebieskie, a ta dziewczynka pomarańczowe. Teraz widzicie, oni przekładają sobie między rękoma te piłki. Okej. Okay. O, i kombinują teraz. Kto komu ma dać? O, teraz zobaczcie, tak, dobra, tutaj. Tu już jest dalszy ciąg. Mamy jeszcze, tak, tu jest wyjaśniona sytuacja. Tutaj.
też, tu jeszcze nie jest, ale ten, kto zebrał już kolor, może oddać tę piłkę, bo to on to nie znaczy, że jak już ma te niebieskie, to musi je trzymać i nie oddaje, tak? No właśnie, tu jeszcze przekładają, hop. Teraz ty oddaj zieloną, tak? Bierzesz pomarańczowe, teraz patrz na tu niebieską. Hop, ten da zieloną tu i niebieska tutaj i mamy sytuację wygraną, tak? Ten film jest na YouTube, możecie go sobie obejrzeć. On jest też opisany na stronie Computer Science Unplugged, ale myślę, że ten film dużo wyjaśnia i pokazuje, jak w nie grać. Przede wszystkim potrzebujemy 5 osób, 5 kolorów piłek w liczbie po 2, z tym, że jeden kolor musi być w liczbie 1, ponieważ musi być pusta ręka, tak? I teraz ustalamy, kto jaki kolor ma. Tak jak widzieliście, ja tam przywiesiłam im kolorowe kółka. I teraz mieszamy między sobą te piłeczki, a potem już mieszamy obojętnie jak, a potem już przekładamy sobie według tej zasady, że mogę wziąć piłkę od kolegi, który siedzi po prawej lub po lewej i zawsze tylko do pustej ręki przekładamy. I tu nie ma żadnej też wygranej, kto pierwszy zdobędzie te swoje piłki, bo wygrywa cała grupa, cała drużyna w momencie, kiedy wszystkie kolory wrócą na swoje miejsce. Mam nadzieję, że w miarę jasno to wyjaśniłam. Jeżeli ktoś będzie miał pytania, to mówcie, to najwyżej jeszcze jakoś spróbujemy to wyjaśnić, ale myślę, że jak obejrzycie sobie filmik, to będziecie wiedzieć, jak grać. Dobra, to wracam do naszej prezentacji. Krzysztof, widzę, że się już włączyłeś i widzę, że wrzuciłeś już link do magicznego tak, podglądam. Miejsca. Super. Okej. Okay. Nie, to nie do tego, bo na czacie jest bardzo aktywnie. Bardzo dziękujemy za to i jedna osoba powiedziała, że piłki są też na fanpage'u mistrzów, to też wrzuciłem linka do fanpage'a mistrzów. A teraz wracamy do tego, co najważniejsze, i do tego, co pomiędzy naszymi webinariami. Pomiędzy naszymi webinariami chcielibyśmy, żebyście wzięli jedną rzecz i ją wykorzystali. Możecie wykorzystać to, co pokazywała Joasia, możecie też wykorzystać coś zupełnie innego, coś swojego, i żebyście się przyjrzeli swoim planom pracy z uczniami na najbliższe 2 tygodnie do kolejnego webinaru i zrobili jedną małą rzecz. Rzecz, która będzie związana troszeczkę z kodowaniem, z programowaniem, ale też, która będzie powiązana z innymi treściami edukacyjnymi, bo wiemy o tym, jesteśmy przekonani, że to jest niezwykle ważne, kiedy łączymy są treści, szczególnie w edukacji wczesnoszkolnej. No, ten charakter tej edukacji jest taki, że to jest potrzebne i wskazane, żeby poszczególne treści nie były w osobnych pudełkach, tylko żeby były razem, żeby się przenikały. No dobrze, ale jak mówiliśmy o tym na początku, że chcielibyśmy, żeby było miejsce, był też czas, tak, i żebyśmy się razem mogli tym wszystkim dzielić. Dlatego jak już weźmiecie sobie jedną rzecz, malutką, 10 minut aktywności, 15, może więcej, bez komputerów na razie, bez urządzeń, tylko z karteczkami, z balonami, trzymać się na strychu i na piwnicy, bo o tym było też na czacie, ok? To żebyście nam to pokazali, żebyście powiedzieli, co zrobiliście. Więc Rafał o tym za chwilę. Mamy Padleta, na którego możecie wrzucić swoje dzieło, czyli to, co zrobiliście. Możecie umieścić zdjęcie, pomysł, opis i tam dodać swoje rzeczy. Dziękuję, Asiu. Ale to nie wszystko, bo jest też założona świeżutka, bardzo świeżutka. Dla tych, którzy mają internet i używają w tym internecie Facebooka, jest grupa zamknięta, laboratorium, gdzie możemy się spotkać, gdzie możemy się dzielić różnymi rzeczami, gdzie możemy się wspierać. Bo też jest pytanie, co będzie dalej, jakie będą tematy, co będziemy robić. I tak naprawdę to będzie zależało troszeczkę od was, od tego, co się wydarzy. Chcemy
Krzysztof, wiesz co? Słuchaj, właśnie wyszłam na tę stronę na Facebooku i słuchaj, widzę tu z boku po prostu wszyscy proszą o dostęp do grupy. Pięknie po prostu. Dobra, zaraz was wszystkich Bardzo się dodaję do cieszymy, grupy. cudownie. Jasne. I chcemy, żeby ta grupa żyła. Na pewno wrzucimy wam jakąś małą ankietkę, żeby was troszeczkę zapytać, czym chcecie się zajmować w tym laboratorium. To znaczy, to chcecie wziąć na warsztat. My mamy pewne pomysły dotyczące tego, czym moglibyśmy się zająć, ale tak naprawdę chcielibyśmy, żeby jednak akcent i taka pewna decyzyjność też była z waszej strony. Dlatego was troszeczkę o to zapytamy, przyjrzymy się temu, jakie są wasze potrzeby właśnie w obrębie wprowadzania programowania do klas 1-3. Żebyśmy poszli tą drogą troszeczkę razem. Czyli żebyście pokazali nam, w którą stronę chcecie iść i co możemy sobie wykorzystywać. Więc spotykamy się na pewno na Facebooku, na pewno do was, ponieważ zostawiliście swojego maila wchodząc na platformę, no to wyślemy ankietę, niezależnie od tego, czy jesteście na fejsie, czy nie, żebyście nam troszeczkę powiedzieli, jakie są wasze potrzeby odnośnie wprowadzania programowania w klasach 1-3 i jaki temat moglibyśmy zgłębiać. I macie 2 tygodnie. Naprawdę nie prosimy was o to, żebyście codziennie robili coś takiego, tylko żebyście sobie zapunktowali, żebyście sobie sprawdzili. Wiemy o tym, że każdy z was ma zupełnie inny warsztat pracy. I chcielibyśmy, żebyście troszeczkę zrobili połączenie pomiędzy tym warsztatem a rozwojem swoich umiejętności związanych z programowaniem. I jak jesteście z przedszkola, ok, na pewno też można podpiąć pewne rzeczy, po prostu zrobić je bardziej prostsze, dostosować do etapu, w którym dzieciaki są, jeśli chodzi o ich rozwój, i też da się to zrobić. Więc Facebook, Padlet są otwarte dla was, żebyście mogły korzystać, dzielić się i też troszeczkę budować wspólnie z nami laboratorium. Żebyśmy wiedzieli, w którą stronę iść dalej i co wam pokazywać. Więc świetlica jest też świetnym miejscem na to, żeby takie próbki malutkie wrzucać, testować, sprawdzać, jak działa. Więc ponieważ jesteśmy otwarci jako mistrzowie kodowania, jak ktoś ma pomysł, żeby to robić w świetlicy, ma pomysł, żeby robić to w czwartej klasie, to przecież zapraszamy. Ale gdzieś tam skupiamy się jednak w obrębie klas pierwszych i klas drugich i trzecich. Było też pytanie, Rafał zapytał, kiedy będzie nagranie. Na YouTubie pewnie będzie później, trzeba to obrobić, ale ponieważ na Facebooku pewnie wrzucimy już jutro, powinno już być. Takie Tak, jeszcze będzie nie można. zmontowane, żebyście mogli sobie otworzyć, żebyście mogli też przekazać innym swoim koleżankom, kolegom, którzy nie mogli dzisiaj być, a którzy chcieliby wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Tak jest, Właśnie. laboratorium takie miejsce testowania narzędzi. Asia? Tak, i tam pojawiło się pytanie też Takie dotyczące koratorium. tego, gdzie można zobaczyć te zabawy pierwsze, które pokazywałam. To właśnie na nagraniu będzie można sobie jeszcze raz przewinąć i obejrzeć. Mylić z kuratorium. Tak, nie chcemy mylić z kuratorium. Super. Czy w Scratchu można w quizie wymóc? No nie można. Już mówię, nie można. Aha, no to będzie nagranie. No to teraz przejdźmy do ważnych rzeczy. Znaczy ważne, do końcowych rzeczy. Cały Dobra. czas ważne są. Wyłącz, bo w ogóle chyba jestem przemęczony, wiecie? Dobra, przyznam się do tego. Wyłącz nagrywanie, nie będzie nagrywało tych rzeczy, które będę opowiadał teraz. Nie, no, jeszcze zostawię. Mistrzowiekodowania.pl, oswajamyprogramowanie.edu.pl, tam też moc inspiracji, spokojnie można z tego korzystać. Jeszcze nie uciekajcie, jak byliście do tej pory. Zaraz wam dam też linka, żebyście mogli sobie nasze
zaświadczenie z tego spotkania pobrać i wygenerować. Wrzucam wam jeszcze tekst o naszym laboratorium, może znacie ten tekst. Mam też dla was jeszcze raz link do grupy naszej. Czy można na różnych przedmiotach w klasach starszych, Krzysztof? Takie pytanie. Ja myślę, że tak, spokojnie. No, to jak mówiliśmy, pewno. Okej, mamy coś takiego. Mamy jeszcze Padleta. Kiedy będzie następny, to przeczytasz sobie artykuł o laboratorium. Będzie też na Facebooku. Będziemy ogłaszać, przypominać. Dziękuję, Agnieszka. 15 marca. Jak będziecie w ogóle stąd wychodzić, to będzie ankieta taka klik webinarowa, tam się wrzuca punkty, ale też można coś napisać, więc jak macie już jakieś refleksje, to napiszcie nam, co myślicie o takim pomyśle. O tym, żeby te fajne rzeczy też działy się pomiędzy webinarami, żeby to mięcho w cudzysłowie i ta praktyka odbywała się pomiędzy webinarami, a webinary były tylko takim miejscem, które pokazuje pewien kierunek. I jeszcze też będziemy chcieli was zapraszać, czyli jak ktoś zrobi coś, czym będzie chciał się podzielić, to będziemy chcieli zrobić też takie wejścia, czyli zaprosić was do tego, żebyście nam opowiedzieli z kamerą, albo z mikrofonem i kamerą, albo z mikrofonem i żebyście mieli tu swoje 5 minut, żeby pokazać się na webinarze. Jest to możliwe, więc chcemy was odkrywać, chcemy was słuchać, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważne i w Mistrzach Kodowania i w ogóle. Jako ludzi, którzy bardzo są pasjonatami tego, co robią. Agnieszka Kodable, myślę, że się jeszcze nam przewinie, więc nie odkrywajmy wszystkiego dzisiaj. I jeszcze, tych webinarów jest sporo. Możecie zaprosić też innych nauczycieli ze szkół, waszych placówek, innych edukatorów do nas, śmiało. Niech przychodzą, niech działają, niech nas odwiedzą. Miejsc mamy naprawdę dużo. Można znaleźć te rzeczy, webinary na naszej stronie. One tam się znajdują. Jest infografika, można ją nawet wydrukować, powiesić w pokoju nauczycielskim spokojnie. Bardzo nam zależy na tym waszym głosie, na tym, żebyście napisali, podzielili się. Naprawdę chcemy iść w tą stronę, żeby to współbrzmiało i współtworzyło się razem z wami. To jest niezwykle dla nas ważne. Do tych różnych webinarów, które tu już widzicie, żeby to zobaczyć. I właściwie już powoli kończymy. Wrzucam zaświadczenie. Zaświadczenie, żebyście mogli sobie wygenerować w tym czasie. Jak będę jeszcze dopowiadał różne rzeczy. O, Marta, dziękuję, Marta. Flowo znaczy. Właśnie. Tak. To zaświadczenie. Oczywiście ja sobie też pozwolę wygenerować. Zaświadczenie. Jak tam wejdziecie, to będziecie mogli sobie teraz generować, wpisywać imię, nazwisko, kliknąć, że nie jesteście robotem i wygeneruje wam się zaświadczenie. Jak wam się wygeneruje, to zobaczycie, że ono jest i możecie sobie je zapisać na dysk albo wydrukować. Macie to po prostu od razu. Od ręki. I tak powolutku, powolutku kończymy, ale takim powoli tradycją chyba, Asia, tak jest, nie? Mamy taką tradycję powoli. Ona tak nam spontanicznie się zrodziła, że w sumie na koniec webinaru czasami odkrywamy różne takie karty, premiery albo jakieś tajemnice z naszego podwórka, zaplecza i tak dalej. I chyba też tak zrobimy. Wiem, że tam stukacie. Mam nadzieję, że działa. Cudowny Adaś Zieliński, nasz trener, Javowiec, który prowadzi kursy Javy. Zapisać? Prawy przycisk z myszy i zapisz jako. On to stworzył i bardzo się cieszy, jak wam się to podoba. Dzielna bestia jest. Ci, którzy gdzieś na dalszych etapach już uczą, w gimnazjach ponadgimnazjalnych, to mogą się z nim spotkać na Javie, bo on prowadzi też kursy Javy i webinary i nasze szkolenia. Proszę bardzo.
Liza, I bo jeszcze warto, żeby jedna w pracy rzecz. dobrze się bawić. Dokładnie tak. Słuchajcie, jak się idzie do pracy, jak się chce wstać To rano i się Małgorzata. idzie do pracy i się bawi, to człowiek wtedy wraca szczęśliwy i może szykować następne rzeczy. Tutaj jest grafika z webinarami do pobrania. Jak zamknąć, jak się pozbyć zaświadczenia, no usunąć albo zamknąć kartę. Jak się coś stało, że nie możesz wygenerować, to wejdź na stronę jeszcze raz, odśwież, bo możliwe, że był bardzo duży ruch w tym momencie i spróbować jeszcze raz. Gdzie jest Katarzyna, to potrzebne? jest indywidualna sprawa, Tak. czy jest potrzebne. Bardzo różnie to bywa, więc nie wnikamy. Zależy od kultury zarządzania twojej szkoły i wszechświata edukacyjnego, więc już nie wchodźmy tak głęboko. Cieszmy się tym, że mistrzowie kodowania mogą być bardziej nieformalni. No dobra, słuchajcie, 1-3 odpalił taki projekt, taki pomysł. Pomysł był taki, żeby zaprosić grupy dziewczyn w klasach trzecich do zabawy ze SEM, w drugich klasach pierwszych i żeby to było grupowe. Chcemy pokazać wszystkie te prace razem. Zaraz wrzucę wam link do tego wydarzenia, które jest tutaj. I zawsze uciekamy bardzo od jakichś takich rzeczy konkursowych, dlatego pomyśleliśmy, że zrobić coś niekonkursowego troszeczkę, dlatego chcemy wszystkie prace pokazać, żeby się zadziało i nie chcemy indywidualnej rywalizacji, bo tego mówimy, dlatego stawiamy na pracę grupową, wspólną, bo to jest dla nas taki priorytet i zawsze nam to towarzyszyło. Więc tak wydłubaliśmy trochę, żeby obejść tą rywalizację i zapraszamy nawet fajne nagrody. Jak byłem nauczycielem, to jakbym zobaczył takie nagrody, to mega bym się wkręcił. Bo to też czasami jest fajna, no taki los nasz nauczycielski, że musimy chować, jak chcemy mieć urządzenia, niestety, bardziej lub mniej. W związku z tym, no, jest szansa, żeby popróbować, żeby zmobilizować dzieciaki i coś razem zrobić. Więc też zapraszamy. Dzięki Eliza, że Ewie już tutaj tłumaczysz. Mam nadzieję, że każdy gdzieś tam już sobie poradził z tymi rzeczami, że tak powiem, technicznymi, technologicznymi i zapisywaniem. Jak to się mówi, zaświadczenie drukuje się na kartce i jak to mówi Adaś, dziwne, u mnie działa, że wszystko jest w porządku. Bardzo dziękujemy wam bardzo. O, Jolu, O, do zobaczenia super, na szkoleniu z do celujówką. Mam zobaczenia. nadzieję, że się podobało. Miło, że byłaś. Rozumiem, że czytałaś na forum Ale. nasze zaproszenie, tak? Jolu, to cieszymy się bardzo. Fajnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia już w poniedziałek. Super. Dobranoc. To jest dobry pomysł. Tak. Ojej, to wszystko Dziękuję, się że byliście z nagrywało nami. jednak.